Mamy takie równanie macierzowe, mamy trzy nieznane macierze A, B i C. No i właśnie takie równanie A mnożone przez jedną macierz znaną 2 na 2, B mnożone przez inną plus C mnożone przez jeszcze inną ma dać nam macierz 2, 4, 7, 0. I teraz to. I teraz, ponieważ to jest macierz 2 na 2, no to A, B i C też muszą być macierzami kwadratowymi 2 na 2. I teraz jeszcze wiemy o nich, że A, B, C są macierzami jednostkowymi lub zerowymi. I teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, może, no można to robić na wiele sposobów. Ja tu zaproponowałbym taką drogę, żeby się zastanowić, jak można jakoś zapisać fakt, że macierz jest jednostkowa lub zerowa. Otóż macierz, no tak czy owak, na pewno ta macierz ma te dwa zera tutaj, no i na przekątnej ma albo 1, 1, albo 0, 0. Więc zamiast, zróbmy tak, więc obie te sytuacje można opisać tym, że na przekątnej jest AA, no i A jest 0 lub 1. No i podobnie jest z macierzami B i C, więc może zróbmy takie podstawienie tutaj, czyli to będzie B, 0, 0, B. B równe 0 lub 1. No i podobnie macierz C możemy zapisać jako macierz C, 0, 0, C. No i C równe 0 lub 1. I teraz jak mnożymy taką macierz AA przez macierz 1, 3, przez dowolną macierz tutaj, no to po prostu każdy z tych wyrazów mnoży się przez A, tutaj każdy się pomnoży przez B i każdy się pomnoży przez C. Czyli co my dostaniemy? Dostaniemy sumę trzech takich macierzy, prawda? Tu będzie tak. A, 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 a tu będzie 3A, 4A, minus 2A. Tak, plus. No i podobnie będzie z B, czyli tu będzie B, 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 B. A tu będzie może od razu C, 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 C. Dobrze, i teraz tu będzie co? B minus 5B, B i 3B plus tu będzie C, C, 3C, 2C i to wszystko ma być 2, 4, 7, 0. No i co? I teraz dodawanie macierzy to jest dodawanie na każdym miejscu, czyli dostajemy takie układ czterech równań na ABC. No to wypiszmy. Na miejscu 1, 1, może jeszcze tutaj napiszemy tę macierz wyraźnie, tak? To jest A plus B plus C. Potem jest 3A minus 5B plus C. Potem jest 4A plus B plus 3C i potem jest minus 2A plus 3b plus 2c. No i ta macierz ma być równa macierzy po prawej stronie, czyli 2, 4, 7, 0. No to dostajemy pewien układ równań na a, b i c. Może wypiszmy tutaj ten układ jeszcze, czyli tak. A plus b plus c równe 2, 3a minus 5b plus c równe 4, 4a plus b plus 3c równe 7 i minus 2a plus 3b plus 2c równe 0. I pamiętamy, że a, b i c mogą być 0 lub 1. No to popatrzmy, no to wszystkie 3 nie mogą być 1, bo suma ma być 2, czyli jedno musi być 0. Powiedzmy, czy c może być 0. Spróbujmy zobaczyć. Gdyby c było 0, to pierwsze równanie mówi nam, że a plus b jest 2. No, a na przykład trzeci mówi, że 4a plus b ma być 7, no ale nie może być, bo 4a plus b może być co najwyżej 5, skoro a i b mogą być co najwyżej 1. Aha, czyli c nie jest 0, zatem c musi być 1, czyli c równe 1. No, a skoro c jest 1, to ja mogę przepisać te równania, wstawiając do każdego z tych równań c równe 1, czyli może przepiszę je jeszcze raz. Czyli mam tak, a plus b plus 1 równe 2, to ja może przerzucę to c na prawą stronę, czyli mam 2 minus 1 będzie 1, potem jest 3a minus 5b, to było 4 minus c, czyli 3, dalej 4a plus b równa się 7 minus 3c, czyli 4 i minus 2a plus 3b równe minus 2c, czyli minus 2.
O. No dobrze, i teraz już widzimy, że co, że no mamy tak, znowuż A plus B, A i B mogą być 1 lub 0, no nie mogą być naraz 1, zresztą to już wiemy, że nie mogą być naraz 1, czyli A musi być 0 lub B musi być 0. Gdyby A było 0, to tutaj byśmy mieli minus 5B równe 3. No to A nie może być 0, zatem A jest 1. No, skoro, czyli B musi być 0, prawda? C równe, zobaczmy, czy się zgadza. Skoro A jest 1, no to tu mamy, to pierwsze mówi, że B równe 0, no to wtedy B możemy skreślić, prawda? I mamy A równe 1, zgadza się, 3A równe 3, zgadza się, 4A równe 4, zgadza się i minus 2A równe minus 2, zgadza się. Czyli jedynym rozwiązaniem jest to, czyli A i C to są macierze jednostkowe, a B jest macierzą zerową. Tak? Czyli A równe C równe macierz jednostkowa 2 na 2, a B jest macierzą zerową 2 na 2.